Tak, znowu to zrobiłem. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dalej mam zrypany głos i doładowałem sobie, słuchajcie, ponownie 2000 gemów. Zaraz sobie pogadamy o tym, dlaczego, po co, jak, gdzie i kiedy. Ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, standardowo przypominam, że jeżeli ktoś z was jeszcze tego kanału nie subskrybuje, zachęcam bardzo gorąco. Lecimy po 50 tysięcy do końca miesiąca. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się uda. A dzisiaj, słuchajcie, kupimy sobie ofertę mistycznego brawlera za 350 gemów, ale zanim do tego przejdziemy, na samym początku otworzymy sobie darmowe skrzyneczki i troszeczkę sobie pogadamy na temat tak zwanego pay to win. I teraz wiecie, generalnie zapytałem się was, czy chcecie odcinek z zakupu tego oto oferty i bardzo, bardzo dużo osób już zaczęło otwierać te skrzynki jak coś. Mówiło mi, że no spoko sprawa generalnie, ale z drugiej strony no po co wydawać więcej pieniędzy, więc generalnie tak. Sporo ludzi po pierwsze nie rozumie, dlaczego ja to robię. A więc już tłumaczę. Większość myśli sobie, Jezu, debil, za dużo pieniędzy ma, nie ma co robić z hajsem. I ja to traktuję troszeczkę inaczej, ponieważ tak zupełnie szczerze, wychodzę raczej z założenia, że pieniądze, które zarabiam na YouTubie, chciałbym przeznaczyć na dalszy rozwój mojego kanału. I wiem, że kupowanie gemów do jakiejś gierki na telefon to może nie jest najlepszy pomysł na rozwój mojego kanału, ale generalnie zauważyłem też, że bardzo fajnie, że bardzo podobają wam się odcinki, kiedy wydaję pieniądze. No i po prostu, słuchajcie, stwierdziłem, że jako iż ja raczej wydaje mi się, że pieniędzy z AdSense'a za bardzo nie potrzebuję, tak zupełnie szczerze. W sensie, jeżeli wyłączyłbym te reklamy, które mam na AdSense'ie, na głównym kanale i na tym kanale, zupełnie szczerze powiem wam, że nic bym nie stracił, w sensie straciłbym jakiś tam procent mojej wypłaty, no ale generalnie nie poczułbym tego jakoś bardzo. No i po prostu stwierdziłem, słuchajcie, że całe pieniądze za sensa, jakie mam i jakie zarabiam w ogóle z kanału, idą po prostu na dalszy rozwój, w sensie dalszy rozwój, idą po prostu na tak zwane koszta produkcji. W sensie chodzi mi o to, że postanowiłem sobie, nie wiem kiedy, to było z 5 miesięcy temu, 6, że wszystkie pieniądze, które zarobię z YouTube'a, tylko i wyłącznie z YouTube'a, nie licząc donate'ów, nie licząc oczywiście kodu twórcy w Fortnite'cie, przy okazji polecam pisywać kod NXE, po prostu stwierdziłem, słuchajcie, że każde pieniądze po prostu, które zrobię z YouTube'a, będę przeznaczał albo na coś dla was, znaczy nie, przepraszam, coś dla was, pieniądze dla was, na z giftów i tak dalej, są z wesprzyj twórcy, to jest pierwsza rzecz, ale generalnie stwierdziłem, słuchajcie, że właśnie tak jak mówiłem, że pieniądze po prostu z giftów, znaczy z AdSense'a, przepraszam bardzo, się jąkam, ale jest godzina 23, już powinienem dawno spać, mam chore gardło, dlatego mam nadzieję, że nie jest taki wielki problem. No ale słuchajcie, tak jak mówiłem, stwierdziłem po prostu, że wszystkie pieniądze z AdSense'a, które zarobię w danym miesiącu, będę chciał przeznaczyć właśnie na coś dla kanału po prostu. Chcę coś, wiecie, tak samo jak na przykład nagrywam gifty, jak rozdaję gift youtuberom, widzom i tak dalej, no to właśnie większość z tych pieniędzy jest po prostu generowana przez AdSense'a. Powiem wam szczerze, że nie jest to jakaś wielka tajemnica, ale ja na moment aktualny, kiedy mam 260 tysięcy subów około, zarabiam z YouTube'a, żeby was nie skłamać, około 3000 zł miesięcznie i po prostu wszystkie te pieniądze, które zarabiam miesięcznie z YouTube'a, nie licząc oczywiście marca, ponieważ w marcu wszystkie przekazałem na cele charytatywne, po prostu albo się sumują i ja sobie je dodaję i tak dalej, odliczam sobie w Excelu, albo po prostu, właśnie tak jak zrobiłem teraz, po prostu wydaję je na konto w Fortnite, konto w Brawl Starsie. No i po prostu zebrało się sporo tych pieniędzy, ja nie mam na co je wydać, a tak jak mówiłem, no to jest, słuchajcie, moja polityka. Może ona się wydawać dziwna, ale po prostu, słuchajcie, stwierdziłem, że pieniądze z AdSense'a chcę przeznaczać na coś związanego z kanałem. No i słuchajcie, tak akurat wyszło, że tym razem przeznaczymy je sobie na Brawl Starsy, ponieważ no w Fortnite mam w zasadzie wszystko i już powoli nie mam co kupować, jeżeli nie ma nic nowego, dlatego... Dlatego, słuchajcie, jest Brawl Stars i możemy sobie, słuchajcie, tym wspaniałym, płynnym przejściem przejść do otwierania nowego, mistycznego Brawlera. Jeżeli się nie mylę, tych Brawlerów jest trzech, jest Mortis, jest Tara i jest Jean, chyba się nie mylę. I ja bym, słuchajcie, chciał albo Mortisa, albo Tarę, wydaje mi się, że to są dwa brawlery, które bym chciał, aczkolwiek ten Jean też wydaje się bardzo, bardzo ciekawy z tą czarną dziurą, dlatego słuchajcie, nie będę już przedłużał i przejdźmy, słuchajcie, do openingu. Uwaga, uwaga, otwieramy, zamykam oczy i mamy, słuchajcie, Mortisa, to się stało, czyli mu to coś, co chciałem chyba najbardziej, udało się, słuchajcie, wydrobić. Jestem zadowolony z tego zakupu, ponieważ no był to na pewno, słuchajcie, mój najbardziej pożądany brawler chyba aktualnie. No ewentualnie jeszcze chciałbym Leona, ponieważ wydaje mi się mega, mega spoko.
postacią. Okej, słuchajcie, generalnie zostało mi 1600 gemów, nie mam na co to wydać, więc kupimy sobie Popcorn Rico, chociaż mimo, że Rico nie gra, nie lubię tej postaci, to kupimy sobie, bo czemu by nie, jak już wydawać pieniądze, to przynajmniej z klasą. A, jeszcze chciałbym się odnieść, słuchajcie, do Pay to Win, bo ja tak zupełnie czegoś nie rozumiem, w sensie jestem, znaczy wyzywany, w sensie wyzywany to może za dużo powiedziane, ale jestem generalnie nazywany graczem pay to win. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jestem graczem pay to win, ponieważ ta gra sama w sobie zawiera generalnie system mikrotransakcji, które są troszeczkę negatywne i moim zdaniem są słabe. Ale słuchajcie, no generalnie, no jeżeli wam się to podoba i mi się to podoba to nagrywać, no to ja nie widzę w tym problemu, dlatego otwieramy sobie, słuchajcie, megaboxa potężnego. Pyk, pyk, pyk i niestety chyba nic nie będzie nowego. Ale mamy, słuchajcie, fajne PowerPointy, mamy jakiegoś golda. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chcecie, żebym w następnym odcinku, Boże, nienawidzę swojego głosu, otworzył też jakiegoś megaboxa, to dajcie znać. A ja, słuchajcie, już nie przedłużam i przechodzimy do gry Mortisem. W ogóle, słuchajcie, prawdopodobnie następny odcinek będzie z wbijania 2000 pucharków i odblokowywania Dynamike'a, dlatego wydaje mi się, że będzie naprawdę ciekawie. A ja już, słuchajcie, nie gadam i zapraszam was do gry Mortisem. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w grze. Powiem wam szczerze, zagrałem sobie ten tryb Bounty i grałem go pierwszy raz w życiu. Nie wiem za bardzo nawet, na czym ta postać polega. No i właśnie to jest problem. Wiem, że generalnie ma jakiegoś takiego autoataki, tak jakby są dasze, więc wydaje mi się, że może to być w miarę spoko. Polecimy sobie tego Spike'a, tylko że, no generalnie, to jestem, słuchajcie, niszczony potężnie. Kurde, no wydaje mi się, że ta postać jest trudna, tak mi się wydaje, i ją trzeba ogarnąć. Dlatego plan jest, słuchajcie, taki, żeby... Próbuję w nią wlecieć, no zobaczcie, jest troszeczkę za mały damage, mam pierwszy level na nim. No, zdecydowanie nie powinienem grać w taki sposób, ponieważ walam się aktualnie jak debil i jedyne co robię to przegrywam grę mojej drużynie, ale plan jest, słuchajcie, taki, żeby w tym momencie w niego wlecieć. Okej, nie wiem jakie mam ulta, pyk. Okej, moje ulti jest to po prostu taki taki strzał na daleko, który zdaje 900 damage. Okej, w miarę spoko sprawa. Tutaj gdzieś ta Penny postawiła tą swoją armatkę, dlatego wypadałoby ją wlecieć i ją zniszczyć, słuchajcie. Tylko druga sprawa, że mam tego Mortisa na pierwszym levelu, dlatego niszczenie tego zajmuje mi 400 lat i wydaje mi się, słuchajcie, że tą postać troszeczkę trzeba podlevelować, zanim się coś tam osiągnie. No generalnie zobaczcie, jestem niszczony totalnie, ten Spike po prostu zamiata mną podłogę. No jeszcze zablokowałem się w ogóle w drzewku, także no jak na pierwszą grę to idzie mi fatalnie, no ale spokojnie, w sumie mamy 0 gemów na nim, więc raczej nic nie stracimy. Słuchajcie, no nie wiem, nawet nie wiem co mam ze sobą zrobić, bo niszczą mnie po prostu i w sumie widzę, że nie tylko mnie, po prostu jesteśmy niszczeni jak... Okej, tutaj mam pierwszego fraga, no i niestety chciałem wycofać, a poleciałem do przodu, czyli trzeba będzie uważać, trzeba będzie robić tak samo jak ta Piper, że po prostu nie używać tego aim assista, ponieważ jest to generalnie słabe. Okej, słuchajcie, myślałem, że go zabiję. Niestety się nie udało. No, niestety, pierwsza runda zostałem zmiażdżony i to tak potężnie, że nawet nie wiem, co ze swoim życiem zrobić. Okej, miejmy nadzieję, że w drugiej grze będzie lepiej. Okej, słuchajcie, wracamy po małych problemach z internetem i dużych problemach z głosem. Jeżeli ktoś z was miałby jakieś porady do Mortisa, ponieważ zapomniałem o tym powiedzieć, byłbym mega wdzięczny, gdybyście dali znać o nich w komentarzach, ponieważ no aktualnie, słuchajcie, z tego co widzę, pierwsza runda nim poszła mi fatalnie, ale to poprzez nieznanie mechaniki tego herosa, ale wydaje mi się, słuchajcie, mieć potencjał ten champion, w sensie przede wszystkim jest on raczej dobry, jeżeli dojdzie już do kogoś, to raczej go nie zwolni po prostu, no ale z drugiej strony weź tutaj dojść do takiego typa z dynamitami, no nic. Póki to, słuchajcie, pozostaje mi dodżować jego rzeczy. No i okej, w tym momencie, słuchajcie, chyba doszedłem. I po prostu będziemy go w tym momencie jedli powoli, pyk. I powoli będzie jedzone, dokładnie. I w tym momencie mamy soczek, uhu. Dobra, także lecimy tutaj, słuchajcie, od razu na... O Jezu, no i... On ma naprawdę długiego ulta w tym momencie, okej. No typ został zmiażdżony, ja mam, słuchajcie, w tym momencie 6 power cubesów. Poczekajmy może, aż odrodzi mi się HP i zbierzemy sobie tutaj przy okazji. Okej, ale ulta zmisowałem. O Boże, tam jest soczek, idziemy po soczek szybko. Soczek generalnie super, dlatego wydaje mi się, że tutaj nawet za bardzo nie ma co. Zobaczcie na to, pyk, po prostu typek ginie. Pyk, kolejny typek ginie, no. Druga runda, słuchajcie, powiedziałbym, że poszła mi już. Idzie mi w sensie w miarę, okej. 11 tokenów, w sensie cubesów. To jest w tym momencie, słuchajcie, dobry moment, żeby wygrać swojego pierwszego showdowna Mortisem. Mamy tutaj, słuchajcie, kolejny soczek. Możemy wziąć dwa soczki, tak, możemy wziąć dwa soczki. Dobra, słuchajcie,
O, jest w tym momencie, wydaje mi się, deklasacja, jestem szybszy. Ten Karl jest gdzieś tutaj w tych krzakach, tak mi się wydaje, chyba go mi... O nie, dobra, myślałem... Okej, to jest Piper. No przykro mi, Piper, ale generalnie to... No chyba umierasz. Chyba, że ja umrę, okej, pyk. No jestem na blisko, także nie ma co. Druga gra, słuchajcie, pierwsza wygra na 50% ratio i to mi się podoba. 8 pucharków, pierwsze pucharki na Mortisie. Mamy w tym momencie co tracić i w sumie tym, słuchajcie, szczęśliwym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek, ponieważ coś mi z internetem szwankuje i boję się, że mnie wywali. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jak coś, dajcie znać w komentarzach, jak powinienem grać z tym brawlerem i... dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z grania tym oto postacią, ponieważ wydaje mi się, że jest inny. Jest to totalnie inna postać od w zasadzie wszystkich innych postaci i wydaje mi się, że będzie naprawdę mega, mega spoko. Jak coś, słuchajcie, postaram się, żeby filmy na tym kanale były teraz codziennie, tak samo jak na głównym, ale sami słyszycie, co się dzieje z moim głosem, dlatego jeżeli jutro wstałbym i umierał i nie byłoby filmu, to znaczy, że... choroba mnie dopadła, bo póki co czuję się okej, tylko po prostu gardło mi umiera. No i słuchajcie, dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę, jak coś takiego wam się podoba. A ja wam dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się. Ja i moje wspaniałe gardło mówimy wam. Pa, pa.